Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Borderlandsa. Już wróciłem po przerwie, no ledwie zacząłem nagrywać, już mi trują głowę. No i tak to jest. Chciałem powiedzieć, że sorki za tą długą przerwę od Borderlandsa. Ogólnie tydzień było przerwy od nagrywania u mnie, to nie było Borderlandsa. Wiedźmin 2 skończony, to będę miał więcej czasu, aby szybciej skończyć naszego Borderlandsa. Jeszcze zacząłem z Gothica 2 The Returning. Troszeczkę myślałem, że więcej osób obejrzy, ale jest tyle wyświetleń, ile właściwie było tych głosów, chociaż po lajkach tak dziwnie to widać, tak po prostu inaczej, ale co tam, lajki to są najmniejsze jakby takie jednostki. W ogóle mamy tu teraz misję gdzieś poboczną. To jest bata poboczna. Jeszcze sprawdzę, czy gdzieś są inne poboczne, bo ja sobie ogólnie muszę odświeżyć pamięć. To prawie 2 tygodnie bez Borderlandsa, to troszeczkę pamięć moja jakby przestała w ogóle reagować. A jak się trochę rozejrzę po tym mieście i będzie co i jak, to sobie wszystko przypomnę. W ogóle jest coś do nas, sprzedaż, jakieś uzupełnienie amunicji, można sprzedać bronie, które w ogóle są tu niepotrzebne. Claptrap pajacuje oczywiście tradycyjnie. No tam szaleje, hula. Te sprawy w ogóle, co z naszą tarczą. Dobra, to jest i ja nie liczę na to, że już znajdę kiedyś taką dobrą tarczę. No chyba, że od jakiegoś bossa ciekawego wypadnie. Dobra, nie mamy tą misję jedynie, tak? Tu dwóch claptrapów. Tak, dwóch, czy może więcej dwóch. Nieważne. Misja jest, już wam mówię, Richard's Landing, okej, no to wiadomo, gdzie się mamy tepnąć. Czyli mamy jakby teraz zebrać te 20 ryb. Czyli idziemy jakby na te, takie rybołówstwo. Richard's Landing jest git. Ogólnie tak, nie wiem, kiedy skończę Borderlandsa. Jakby mi się udało w następnym tygodniu już go skończyć, byłoby wyśmienicie, bo chciałbym zacząć jeszcze inną serię. Nie wiem, może taka bardziej taka związana z zombiakami. Nie wiem, nie jestem pewny, nie znam, nie znam waszego podzielnego zdania na temat różnych gier. Nie wiem, czy jest za głośno. Tak się zastanawiam. Ty, gdzie tak we mnie nawala? Tu, kurde. Nie ma to jak wrócić do takiego monotonnego strzelania w tych debili. Ale to są banały. My tu prosimy, przepraszam. Z takiej broni właśnie jest ciężko w ogóle trafić. Chyba że zrobimy taki rozrzut. O, działa, widzicie? Musimy zrobić taki rozrzut, żeby w ogóle nabój trafił w przeciwnika. I to tak skutkuje potem. Na pewno dzisiaj jeszcze będzie Gothic. Gothic będzie co najmniej codziennie. Systematyczność tej gry będzie naprawdę cholernie na poziomie. A, coś tu blisko jest. O kurde. Żeby mnie tu tylko nie zabili. Aha. A więc o co kaman? Najpierw bym... Kurde, nie podoba mi się to. O, przyszedł sobie koleś ze shotgunem. Już po tobie. O, patrzcie jakże... Przyszło! Dziecko. I sama maska została. Z jakimś gównem, nie wiem co to w ogóle. O kurde, trzeba im przemówić do rozsądku, bo inaczej to nie dadzą nam spokoju, będą nas tak nawalać, dopóki oni się od nas nie odwalą.
No i tak, taka jest tradycyjna robota z tymi gamoniami. Ale co poradzisz? Łoty! I na dwa hity. No. Taki mięśniak jak kurcze świnia, bo Boże. No i nic nie zrobisz. O, tam jest. A, trafiony. Z satysfakcji sobie aż przeładuję broń. Nawalają, nawalają. Jak oszalali na mapie, no to wskazuje tutaj, tylko no co? No co mam dokładnie, to w to mam w to strzelić? Ty. Zadziałało. Rzeczywiście. Aha, dobra. Całkiem ciekawe. No, no, a ta, też? Ty patrz, tarczy mi zabrał sporo, ale no zabić i tak mnie nie zabił. Okej, okay, czyli teraz gdzie jeszcze? Dalej mam w to strzelać? Kto tak jeszcze nawala? Kurde, mam komuś znowu przemawiać do rozsądku. Który to? Bez bicia się przemawia. Pal się, już mnie nie atakuj. Może nawet wrzeszczy nie cały świat. No. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze on to? Aha. Nie, coś zadziałało, chyba. Nie wiem. Dalej już nie wiem, co tu robić. Ale tyle mi wiadomo, że to dalej jest w tym samym miejscu. Tylko co, może mam w to strzelić? Nie. Oj, kończą mi się pomysły. A to źle wróży. A, proszę, wypadło. Aha, mamy po prostu strzelać do wody, tak? Dobra. Tylko może jakiejś innej broni. Żebyśmy nie zużywali amunicji. A coś widzę, że tu już nie ma za bardzo tych rybek. Oj, obudziliśmy. Niechętnego. A jakbym tu jeszcze raz tak strzelił? Nic już nie idzie. Czyli teraz trzeba podejść do innych wód, żebyśmy mogli, nie wiem, coś wyłowić. Chociaż nie wiem. Muszę patrzeć na te wędki, bo gdzieś są jeszcze takie. To na pewno to nie będzie wędka. Gdzie tak jeszcze nawalają? Szukamy tylko tych wędek. No tam jeszcze może się coś znaleźć. Musimy patrzeć na te tabliczki. No, ty nie gadaj. Ty nie gadaj, żeś tam wpadła do samego środka. No masz szczęście w ogóle. Masz w ogóle dużo szczęścia. No, a tam mamy bandytów do wybicia. No, poszło. Bez problemu, łatwizna. Tylko my oczekujemy rybek. Rybki chcemy, no kurczę. Co to za jakiś wymóg złowić trochę rybek. Okej, widzę, że tam się biją o mnie. Wo, coś mi tu nie pasuje. Ty, takiś kurde mądry. Zaraz już skończy się twoje pizganie. No, 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 no.
Takie mądre jesteście. No, no, no i tak się potem kończy wasze kozaczenie, kurczę. No, patrzcie, jeszcze tu strzela. Taki, kurde, strzelec z niego. Jak w Battlefieldzie. A potem zdycha, leży i... wiadomo, co się z nim dzieje. Podnoś to, tamto. Kurde, nie mogę się doczekać kolejnego odcinka z Gothica 2, którego nagram. To będzie kolejne pasmo przygód. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. O, trochę zarobiliśmy, chociaż nie wiem na co, i tak już mamy kasy w pizdu. Aż 777 tysięcy. To jest w ogóle koszmar. Oczywiście pozytywny koszmar, bo tyle kasy mieć to już jest naprawdę czyste szaleństwo. Ale to świadczy o tym, że będę wiecznie bogaty. Wykrwaw się, póki jeszcze możesz. Ale gdzie są ryby? Jest. Ja się w życiu nie nałowię tych ryb. Ty, znalazłem. A, poszło. Trzeba szukać takich wętek. Bardziej takich wętek z przelętami. Nie trzeba po prostu strzelić. I dostaniemy nasze upragnione ryby. Tylko mamy na razie 9 z 20. Coś mi tu naprawdę nie gra. Jak dla mnie to już powinno być dużo tych ryb. To nieważne, w którym miejscu były złowione. Najważniejsze, żeby one już, nie wiem, zostały przeczyszczone. Lilif to się lubi bawić ze mną. Nawet jeżeli tego ja nie chcę, to po prostu robi co jej się podoba po prostu i wywalone ma na to ty, kurde. I zdechło na hita, nie dziwić się. Nie, ta broń niby, że ma niski damage, a naprawdę strzela jakby miało z bazuki tak normalnie. To już bazuka jest słabsza przy tej broni. Tak naprawdę. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Pokażcie się i zgincie. Niech mi się z wami... O, proszę. Płoniesz mi tu. No, wszędzie się kryjecie. No czemu nie trafia? No, teraz. Teraz zareagowało. Gówno. Czej. A, i tak wypadają te ryby. Muszę chyba co jakiś czas tu podchodzić. Żeby te rybki się po prostu dobrze złowiły. Nie, tu już nic chyba nie wypadnie. A jeszcze mają jakieś inne pobojowiska z... Albo bardziej takie rzeczki z rybami. No coś się znajdzie, no tutaj w tym miejscu to nie da. Da się tu wszystko po prostu znaleźć i złowić. No ale nie sądziłem, że taka będzie ciężka robota złowić 20 ryb. Czy to nie jest takie łatwe w rzeczywistym świecie złowić 20 takich ryb? Jak ktoś siedzi w takim zawodzie, jak rybołówstwo i to takie naprawdę na prosie, no to tutaj się nie ma co dziwić, ale wtedy są to naprawdę efekty. Nie chcę mi się z nimi walczyć, naprawdę, to jest w ogóle już udręka z nimi, to są słabe levele i one w ogóle mi nie dają jakiegoś takiego pożądanego expa, którego ja bym chciał. No ale takie lepsze niż nic w ogóle. Postrzelam sobie gdzie tylko się da. Ale bardziej wolałbym miejsca dostępne, gdzie mógłbym sobie po prostu połowić trochę tych ryb. Się trzeba dobrze rozejrzeć, tylko po prostu nic więcej.
Dobra, coś czuję, że tu nic się nie znajdzie, dlatego przejdę się tam. Bo jak tam znaleźliśmy z 10 ryb, no to w tamtym miejscu też znajdziemy kolejnych 10 ryb. No i tak po prostu skończymy misję i jeżeli już naprawdę nie ma nic pobocznych rzeczy, to już bym chciał zakończyć w końcu fabułę, bo to już troszkę takie trochę już nudnawe się robi, takie ciągłe robienie. Tu fabularne, tu poboczne, tu to, tu tamto i wiecie, taka jest robota. A grę chciałbym już w końcu skończyć. No, szczerze mówiąc, dwójkę przechodziłem z tymi moimi... O kurwa. Takiś kozak! No, zaraz zginiesz. Ty płoniesz. Ty! Tak krzyknął jak, kurczę, nie wiem, jakaś... niewyżyta, kurczę, umysłowo, jakaś, nie wiem... jebci headshot. No, już się spalił ze wstydu, że zginął. Otwórz szafeczki, bo wiem, że coś dobrego zawsze tam lubi leżeć. Ale skup się na rybkach. Dobra, tu mamy wędki. A, proszę, wyskoczyły nam aż 3 sztuki. To nieźle. Kolejny z bossów. Won! O nie, 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 ja sobie nie pozwolę. Nie stłamsicie mnie. O kurde. Nie no, jakby mogli, to by mnie zabili, szczerze mówiąc, ale no, nie ze mną takie numerki. Spokojnie. Ja sobie dam radę doskonale. Szukaj. Dobra, ktoś tu blisko jest. No właśnie, tak myślałem. Tak popierdylał z tego karabinka, że to aż było słychać. No i dobra, gdzie są kolejne wędki? Dobra, najpierw trzeba by było wykurzyć zagrożenie. No i patrz, teraz ciężko trafić. Weźmy snajperę. Tu jest. Aaaa, jak go zabiło. Jak go ładnie zabiło. Tu wędka działa. O, wyskoczyły kolejne. 15. Kolejne wyskoczyły. O, jest jeszcze jedno. Chwileczkę, cofnę się. Gdzieś tu jeszcze. Widzicie, zapomniałem. Zapomniałem. A jeszcze jedna wędka. Gdzieś jest, może na samym końcu. Bo dalej ktoś tu strzela i nie daje mi to spokoju. Jest. O, ten był twardszy. Ale nie na tyle twardy, żeby mnie w ogóle jakoś... Dobra, tam mamy ostatnią wędkę. Jeszcze raz strzelić trzeba. O, proszę bardzo. I nasza misja już jest wykonana. Uciekamy stąd. Nie będę tu już siedział. Długo robiłem tą jedną misję, ale po prostu nie chciałem się śpieszyć, a poza tym, że 2 tygodnie nie było Borderlands, to wiecie, takie troszeczkę bardziej było spowolnione. Ale najważniejsze, że wykonałem tą misję, nie sprawiała ona w ogóle trudności, nie zginąłem, nic w ogóle, to był czysty banał. Tego zrobimy to, jeszcze jedną misję tam zrobimy, ale to będzie fabularna. I skończymy odcinek. Dzisiaj będzie tak po prostu na spontanie. A od następnego odcinka, czyli gdzieś tak w sobotę, bo jutro chciałbym nagrać Counter Strike'a. Znowu jest trochę tych wyświetleń. No i obejrzenia są z CS-a. To postaram się jutro skołować kolejny materiał z CS:GO. Oczywiście standardowy turniej, bo jakoś czuję się lepiej grając turnieja. Tudzież jeszcze mogę wygrać jakąś nagrodę. Czy to skrzynkę, czy to będzie jakiś, nie wiem, wiadereczko ze skinem. Nie wiem, co to może być. To może być wszystko albo nic, bo raz mi się zdarzyło, że wygraliśmy tam turniej, ale nic nie dostaliśmy, nie wiem.
Albo po prostu to była przegrana najzwyczajniejsza, gdzie po prostu myśmy to przeoczyli. Albo nie wiem co jeszcze. Dobra, fakaj się. Walczyć z tobą nie będę. Coś wybuchło. No i dobrze, dobra, New Heaven. Oddajemy misję i robimy już fabułę. No chyba, że jeszcze będą jakieś poboczne rzeczy, to uzupełnię to. Żeby nie było, że ja wszystko odstawiam na bok. No poza tą misją z Wiedźminie 2 ostatnio, no to już chciałem po prostu. Chciałem już tę serię mieć z głowy, bo 40 ponad odcinków, no to ile jeszcze można? Okej, oddajemy połowi. Jakaś bazuczka, nie ma misji. No bitch, please. Dobra, robimy misję fabularną, nie narzekać, bo jeszcze jest co grać tutaj. A to gdzieś musimy iść? W ogóle ta misja gdzie jest? Rust Commons East. No to się tepniemy do Rust Commons. Nie będziemy robić takiego dziadostwa, że. A to może na pieszo pójdę i zmarnuje mi się materiał. Nie. Tepamy się i koniec, bo to w ogóle nie ma sensu. Rust Commons East. Dobra. Jest Rust Commons East. Tylko teraz które? Middle of Nowhere, czy. A weźmy Middle. Czyli tak gdzieś po środku. Gardle mi zaschło, to się napiłem. Jakoś to przeszło, szczerze mówiąc. Sławeczki już są, mogę normalnie tego serię nagrywać. No i jest po prostu na lajcie. Aha, dobrze. Czyli teraz po prostu trzeba tam będzie dojechać. Jak mniemam. Dojedziemy, zrobimy co trzeba, zabijemy Taylora Cobba. Dobra, spawnuj pojazda, żebyśmy jeszcze zdążyli go zabić w ogóle. Ale jak tak się będziesz obijać, to oczywiście, że nie zdążysz zabić naszego Taylora Cobba. On gdzieś kampi. Takie mam przynajmniej przeczucie. Zrobiłem sobie po prostu. No really? Ej, bez jaj! No bez jaj! No, nie, no, kurde, oszaleliście chyba. Lilith, ja cię chyba zamorduję, czekaj. Ja mam pomysła jeszcze. Czekaj, może wypchniemy ten pojazd. O, proszę, same jakieś sposoby. Sorki. To już przypadkowo. Ale no. Nie wiedziałem, że ona jest nawet do takich rzeczy zdolna. To kobiety, tego nie ogarniemy, no. Jebut! Chyba teraz żeśmy nieco zboczyli z drogi, nie? No właśnie, więc. No. No. To teraz trzeba tam wjechać. Nie wjedziemy, oczywiście. No to dla nas będzie za trudne. Trzeba będzie tam się po prostu wtaranować. Dobra, Taylorze Cobbie. Cię znajdę szybko i wyeliminuję. O! Aż drzwi otworzono. Ło! O, proszę! Ło ty! Ło! Ło, kurde! Co ja żem za głupotę zrobił? Co ja żem za głupotę zrobił? Dobra, mój błąd. No mój błąd! Kurde, na co się tak wpieprzasz? No, Lilith, to. No i. Nie ma to jak stracić 55 kafli. Dla mnie to nie jest już żadna jakby taka tragedia. No i tak mam kasy w 3 pizy normalnie i mnie to nie rusza, że straciłem tyle kasy.
Tylko mnie wkurzyło to, że się tak na hama wpieprzyłem i od razu zgon. O, proszę bardzo. Ładnie mi tu umierają. Dobra. No i ładnie mi się to palą. Ej, no jakim cudem? Ej, kuźwa. Tak dużo mi zabrać HP. Ja kurde zamorduję dziada. Zamorduję. A najbardziej tego, którego chcę zabić. Gdzie on to jest? Dobra. Już. Skocz mi tu. Dobrze. Teraz tylko muszę zająć się problemem. Dobra. Z wami dam radę. The fuck. Dobra. Git. Tu jeszcze mi coś nie pasuje. Dobra, teraz te działka trzeba by było zniszczyć. Tylko gdzie te działka są? Albo nie, to jest ten Taylor Cobb. Dobra, prosi się o ból. Aaa, dostał z bazuki. Taki był mądry. Dobra. Gówniane zagrożenie mi tu stwarza. Ale z bazuki to będzie go ciężko ubić. Dobra, jeszcze snajperka. A, dobra, prądko pokopię. I git! No, już nie kozaczysz mi tu. Wow, cieszę się normalnie! Aż mi czondra zardzewiały z tego powodu. Wow. Jeszcze skrzyneczko zbierzemy. Dobra, bierzemy nasze nagrody, pocieszenia. Stąd uciekamy. Chyba, że tu niedaleko jest claptrap. Dobra, git. O to mi tylko chodziło. A jakieś ekstra bronie, czy same syfki? Czy same syfki? Rzeczywiście, czy same gówna. Nic nas tu już nie trzyma. Ja tu tylko chciałem ubić bossa tej gry. Taylor Cobb. Ale mi boss, naprawdę. No, tylko przesadziłem z tym, takim wpieprzaniem się na hama. Tak bez chwili wahania i ostrożności. Ale to mamy już za sobą, z głowy. I tutaj mogę już się cieszyć. Dobra. Teraz trzeba tylko porozmawiać z Claptrapem i zakończyć odcinek, gdzie po prostu już nie będziemy użerać tak. No, co się nie nadepnie, to zawsze będzie kłopot. Okej, idziemy. Zaraz dojdziemy do naszego miejsca. Oddajemy misję i kończymy odcinek, żebym naprawdę nie przesadził. Okej, jest nasz Claptrap. A, to nasz negatywny Claptrap. Prepare yourself. Your next challenge awaits. It might seem insurmountable, but you can do this. You will prevail. Wow. Super. Ale to może już w następnym odcinku. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I już nam tutaj Claptrap zapowiada, że będą misje poboczne. Aha, dobra, nieważne. Trzymajcie się, na razie, yo!